Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcorn i dzisiaj zagramy sobie w Kena Bridge of Spirits. Jest to już trzeci odcinek właśnie z tej niesamowitej serii. Zobaczcie, ile tu mamy już naszych małych zgretków. I udamy się dzisiaj w podróż do naszego Rusu, aby dowiedzieć się właśnie tutaj, aby dowiedzieć się, jakie te trzy relikty musimy zdobyć, aby uratować Taro, czyli siostrę albo brata, bo nie do końca wiem, kto to jest, tych naszych małych bliźniaków. Ale wiecie co, może zaczniemy sobie od ulepszeń, ponieważ dostaliśmy trochę tych 250 naszych walut, tak? Tych pieniążków. I teraz tak, lekki atak ze sprintu i tak to musimy sobie kupić, żeby po kolei ulepszać. Albo możemy parowanie. I to jest wciśnij R1 po sparowaniu, aby atak wirujący wykonać. Czyli coś takiego. No myślę, że na razie pójdziemy w to, bo troszkę tego zdobyliśmy, poza tym stać nas. Więc na razie kupmy tą umiejętność. Coś takiego. I wydajmy też na to. I następne to będzie ciężki atak ze sprintu. O, no to też fajnie wygląda. A tutaj już wymaga poziomu drugiego rota. Okej. Rozumiem. A tutaj na stówę kosztuje młot z rotem. No to też było fajne. Ale dobra, na razie zostańmy na tym. Dusze, aha. Mamy taro 0 na 4. No i mapa, to tędy będziemy się właśnie tutaj poruszać do tej góry. Dobra, więc chodźmy. Nie ma co zwlekać. Tam widać tą duszę, która nam ucieka. Co wy tu macie? Niestety nic. Dobra, tam na dole pewnie coś będzie, chociaż nie, stamtąd przyszliśmy. Widać to po prostu z góry. No i teraz tak, ja już tu widzę jedną ścieżkę. A tu jest druga. Czekajcie, zaraz bym sprawdziła, co tu jest na górze. Chociaż nie, widzicie, my się stąd ślizgamy, więc tutaj wejść jeszcze nie możemy. Jeszcze, bo oczywiście pewnie będzie można było. Użyj maski. Kolejne wspomnienie. Kolejne wspomnienie, czyli Taro właśnie z jednym z braci. No i mamy faktycznie łzę lasu. Dobra, zobaczmy. I pewnie sobie odblokujemy wtedy przejście, więc używamy naszego rota. No i zobaczcie, jak to wygląda. No, jest niesamowicie. Dawaj, szybciutko. Okej. Na szczęście zdążyliśmy. No właśnie. I mamy interakcję. No i kryształków też troszkę zdobyliśmy. Już mam 530. Niesamowita suma, gdzie każda czapka była za dyszkę, więc no ładnie. I mamy również 150. To może kupmy to ulepszenie tego rota z młotem, bo jestem naprawdę tego ciekawa. Przytrzymaj R2. I wciśnij kwadrat, aby stworzyć młot z rotem, który można uderzać na odległość. Dobra, kupujemy, nie ma co. Pięknie. Dobra, czyli możemy już iść dalej. Więc tak, mamy łzę, tylko pytanie, gdzie my mamy iść teraz? Bo tędy chyba przyszliśmy, ale czekajcie, zobaczmy na mapę. Tu chyba w dół. Z tego, co widzę. Z
Chociaż nie, bo stąd przyszliśmy, to bez sensu. Czy tam jednak w górę? Tylko chyba, no właśnie, tędy. A, tu się zsuniemy, no widzicie. Czyli już mamy tu jakieś pułapki. Twórcy na nas zastawiają. I teraz tak, stamtąd się pewnie też zsuniemy. Więc nie ma co ryzykować. Wchodzimy tutaj. Zawsze już jestem z Crasha przyzwyczajona, że pod tymi schodami sobie sprawdzam. No ale zobaczcie, jaki widoczek. Tam byliśmy. Na dole płynęliśmy sobie. Dobra. Idziemy dalej. Tu po skałkach. No i właśnie, na górę. I coś czuję, że powoli się zbliżamy do naszego celu podróży. What's wrong with Russo's house? All the trees look funny. Let's keep going. Chyba tam jest ten domek. Chyba tam na samej górze. Ale my najpierw tutaj mamy te runy, czyli teleportację. O, właśnie tutaj. No, gdzieś połowę drogi mamy ze sobą. Tylko nie wiadomo, czy znajdziemy go po drodze, czy może tam na samej górze. Przekonamy. O, tutaj troszkę wspinaczki nas czeka, widzę. Dobra, i co teraz? No tutaj jak spadniemy, to na sam dół. I tutaj z powrotem wtedy wchodzimy, tak? Tylko zaś wtedy możemy sobie przejść. A, naokoło teraz. Czyli tak, schodzimy sobie tędy, tak? Tutaj na górę. I zobaczcie, teraz tu się rozpędzimy. I w tę stronę. I dopiero tam sobie będziemy przechodzić. Aż w tamto miejsce, co widzieliśmy. No właśnie, palcem pokazuję, a szkoda, że tego nie widzicie. Uła, Kena! Dobra, i teraz tutaj. Okej. Teraz tutaj. Do góry. No naprawdę nie wygląda to za bardzo bezpiecznie. Ale naprawdę wygląda to, tak jak wspominałam, identycznie jak w Uncharted. Da się tu wejść na górę? Fajnie by było. O, pięknie. Pięknie. Czekajcie, spróbujemy sobie jakąś fotkę szczelić. Czemu by nie? Przybliżę się tutaj do nich. Popatrzymy w tamtą stronę. No i teraz, zobaczcie, możemy się przemieszczać tak, żeby do przodu. Wysokość. Coś takiego może. Dodaj oświetlenie. A, to my nie chcemy, bo będzie przejaskrawione, chociaż i tak tutaj dość mocne światło. No niech będzie. Zrób zdjęcie. O, uśmiech. Dostaliśmy trofeum. Tutaj mamy nasze zgniłki. Naprawdę pięknie. Pięknie Kena wygląda. Dobra, nie czas na fotki. Lecimy dalej. Może co jakiś czas fajnie taką fotkę sobie zrobić i... Kurczę, jakby się ją dało zapisać tak w plikach, to też by było super. To może jakiś taki folder sobie stworzymy. O, i możemy się upuszczać, tak? Czyli sobie na dół tutaj schodzić. A one tu wszędzie na krawędziach na nas czekają, no. Nieźle, nieźle. O kurczę, jaki tam most jest w ogóle.
No i teraz gdzie? W tę stronę oczywiście. I teraz tak, bo tutaj mamy jakąś jaskinię, ale pytanie jeszcze jedno. Ponieważ można jeszcze tu w prawo wejść i mnie to zastanawia. Zobaczmy, co tam się kryje. A, jakaś druga jaskinia, zobaczcie. No. Co to jest? Znalazłeś pocztę duchów. Znalazłeś coś, co należało do mieszkańca wioski. Zwróć to do odpowiedniego domu w wiosce. Lokalizacja została zaznaczona na mapie. No widzicie, czyli znaleźliśmy pocztę duchów. Ona tutaj była, o, 1 na 1 mamy odznaczone z prawej strony. Taką mamy listę. I z tego, co widziałam, to tutaj też gdzieś były takie, o, pocztę duchów. W wiosce mamy aż 3. Czyli mamy też jakieś miejsce oznaczone. O, dostarczenie poczty duchów. To tutaj się w późniejszym czasie udamy również, ale na razie chodźmy się wspinać dalej. Bo już niedaleko. Dobra, jesteśmy. I teraz dalej kierujemy się, jakby nie dało się tam, wiecie, jednego, o, dłuższego skoku zrobić i byśmy już byli. No tak, to widzicie, ile to trwa. Też jak będziemy w wiosce, to przydałoby się znowu kilka kapeluszy zakupić. Ciekawe, czy się da na zapas na przykład, nie? Żeby, jak znajdujemy kolejne zgniłki, to żeby je mieć. Od razu w zanadrzu. Teraz chyba w tę stronę i na górę. Dobra. I zobaczcie, gdzie byliśmy. Byliśmy tam, a musieliśmy pokonać całą tą drogę. Dobra, chodźmy. Chodźcie ze mną. Jesteśmy. Ale za to... Właśnie, roty. Ale za to mamy tutaj jakieś przejście. O, i mamy jakąś skrzynię. Co to jest? Przeklęta skrzynia. Pokonaj wszystkich wrogów, unikając trafienia. O kurde, no dobra. A masz? I teraz? Dobra, pokonane chyba. A, i zobaczcie, nawet bez żadnego trafienia się udało. I to wygląda jak normalna, zwykła skrzynia. Pewnie w przyszłości będą coraz trudniejsze, ale na razie mamy czapeczkę. Ptasie gniazdo. Świetnie. Mamy tu jakiś gar. Kryształki. Dobra, i tu pewnie też jakieś kryształki będą. Nie, owocki, świetnie. Czyli troszkę tutaj zarobiliśmy. Kolejne. Dobra. Możemy już wracać. Fajne, fajna miejscówka. Widzicie, dużo różnych rzeczy udało nam się zdobyć. No teraz możemy wykorzystać naszych rotów, nasze zgniłki, żeby tam się dostać. Zobaczcie, aż te drzewa tak wyschnięte, masakra, nie no. Zobaczymy, co się da z tym zrobić, nie? Dobra, używamy ich. One są przecież takie silne, że... Może właśnie... Co mamy zrobić? Przechodzić już? Ja przechodzę. Chodźcie, chodźcie. Dobra, udało się, świetnie. Znajdź rusu.
Poszukaj Rusu w jego wartowni na szczycie klifów. No, zobaczcie, już niedaleko. Ale za to mamy coś tutaj. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. O, kolejne wspomnienie chyba. Dobra, tutaj nic nie ma. No i teraz już wkraczamy do tego świata. Zobaczymy. A. Corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. Ale zanim to, używam maski. No i my możemy się domyślać, że trafiły tam tylko dzieci, a Taro został. Nie wiem, czy to ich tata, czy któż to jest. Ale pewnie tak, pewnie tak. Dobra, chodźmy. Tutaj pewnie sobie zrobimy ścieżkę, o kurcze. No, troszkę przeciwników nam się odblokowało. Czekajcie, bo jakoś się... Da się zatrzymać? Da się, dobra. A, nie możemy wyjść teraz w ulepszenia, ja nie pamiętam. Szczerze mówiąc, jak się robiło ten obrót tych rotów. Jakoś R2 i kwadrat chyba, nie? Ale no... O, dobra, mamy łzę. Chodźcie tu. I teraz R2 i kwadrat. No dobra. Uderz ich. Uderz. Dobra. Nie wiem, czy to miało być to, ale niech będzie. Dobra. I dawaj. Okej. Teraz tutaj. Cyk. Udało się chyba. Chociaż widzę następnych przeciwników. O, było! Jak mocny atak, czekajcie, chodź tu. Młot rotem! Pyk! Nie macie, ale mocne. No, to niezłe, szkoda, że ostatni przeciwnik. Ale przynajmniej się uczymy, nie? A, już nie mieliśmy siły. Dobra, musimy sobie też... Gdzie one są zajęte i się trochę boją? No, zajmijmy się teraz tym. No dawaj, czemu nie mogę tego aktywować? Kolejne zła przychodzą. No, ciekawa jestem, czemu to tak działa. O, teraz się udało. Dobra, elegancko poszło. O, dobra, mamy tutaj ten guziczek, tak? Możemy sobie odblokować drzwi. Tak, chyba tak. No, co jest? Czekajcie, bo tutaj możemy użyć rota. I co nam to zrobi? No właśnie, aha, pewnie musimy sobie przenieść to w to miejsce. Dawać, dawać.
i puszczamy. I teraz jak sobie otworzymy, tak? To powinno to zadziałać, ale czemu nie działa, to nie mam pojęcia. No, halo? Ciekawe. Czemu nam to nie działa? Czy gdzieś indziej to musi być? Ale nie, no wygląda... Wygląda tak, jak to miało być. Czy to krzywo na przykład jest? Czekajcie. No, ciekawa jestem, o co to chodzi. Chociaż nie, no powinno być prosto. Czekajcie. Tak. I puść obiekt. No i powinno to działać. Czemu to nie działa? Gdzie ja to mam przenieść? A tam? W tamto miejsce? Może... O! Kurczę, zobaczcie, tutaj. Chodźcie tutaj. No, taka zagadka. I teraz. I my jak sobie staniemy, zobaczcie, to nam się te kryształy uzupełnią dokładnie tak. I mamy przejście. Mamy przejście, więc chodźmy. O, znowu taka jaskinia. No i zobaczcie, kurczę, mamy jakiegoś takiego, no, grubego przeciwnika. Ale na razie nie możemy używać naszych rotów. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli. Ale może na tych przeciwnikach sobie to odblokujemy. No właśnie. I teraz ja bym chciała tego młota na przykład. No i koniec. On się tylko pojawia. O, dostał, dobra. Okej. Znowu zbieramy. Ty się pewnie schowasz, dokładnie tak. No nie w to miejsce, niestety. Nie mogę po prostu sobie wycelować. Ajajaj, dobra, dostaliśmy niestety. Widzicie, nie jest tak łatwo. Ale teraz dostał i to bardzo mocno. Okej, ten młot naprawdę... Idzie, teraz powinien być z tej strony, tak? Nie, jest na górze. O kurde. O kurcze. Staram się tu przeskakiwać. Tutaj się uleczyliśmy. Dobra, troszkę przeciwników, okej. Dawać mi ich. I teraz zaraz będziemy polować na tego głównego naszego przeciwnika, Kappę, tak on się nazywa. Dobra.
I wykończony. Świetnie, naprawdę bardzo dobrze nam poszło. Troszkę bliżej. No i teraz. Ach, no niesamowite uczucie. Dobra, no to chodźmy do tego Russo, tak? On się nazywa Russo, dobra, nie mogę zapamiętać tej nazwy. Jak już taką drogę przeszliśmy, to nie będę was zostawiać z niczym. Dobra, dostaniemy coś? Dostaliśmy, oczywiście, że tak. Znowu troszkę tej karmy dostaliśmy, więc będziemy mogli sobie umiejętności kupić. Zawsze się boję, jak one tu stoją, że coś jest do zdobycia, ale i tak tu się będziemy rozglądać, więc na spokojnie. I tam on już chyba jest. Takie miejsce wydawało się odległe, a jednak coraz bliżej. Shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russo. There's a relic covered by the corruption at your house, but I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Myśliwy w lesie. Feel free to practice at the other stations I've set up. Dostaliśmy trofeum. Nauczyłeś się strzelać z łuku. Wciśnij przytrzymaj L2, aby wycelować. Trzymając L2, wciśnij pójść R2, aby strzelić strzałę. Świetnie, no kurczę, takie niespodziewane.
Czyli teraz możemy sobie troszkę poćwiczyć. Nie wydaje się to jakoś strasznie trudne. Elegancko. Próby odblokowane. Nowe wyzwania dostępne w świątyni maski. Okej, myślę, że dość długą drogę pokonaliśmy i dużo nowych umiejętności. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i co? Zapraszam was do kolejnych. Jeżeli wam się jeszcze raz odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz, że jakiś miły. Na przykład miłego dnia, czy miłego podwieczorku, cokolwiek. Wiecie, żeby ktoś się uśmiechnął to czytając. Do zobaczenia. Cześć.